Powiedziałem o tym, że design thinking to jest metoda praktyczna i bardzo ważne jest to, żebyś sobie to zapamiętał czy zapamiętała. Praktyczna to znaczy, że tam się wykonuje konkretne czynności, konkretne techniki są do zastosowania i ty możesz się tego nauczyć i możesz ich użyć. Są takie trzy praktyczne wskazówki, które od razu możesz zacząć wdrażać dzisiaj. Jak właśnie przyjąć perspektywę drugiej osoby? Pierwsza praktyczna wskazówka i narzędzie w zasadzie przyjmowania tej perspektywy, właśnie bycia bardziej empatycznym, to jest aktywne słuchanie. Co to znaczy aktywne słuchanie? To jest takie słuchanie, które wysyła cały czas sygnał tej osobie, z którą rozmawiamy, że jesteśmy zainteresowani, że chcemy się dowiedzieć więcej. To jest właśnie bycie w konwersacji, dowiadywanie się więcej, usiłowanie zrozumienia, czemu ta osoba mówi to, co mówi, w taki, a nie inny sposób. To, co się bardzo wiąże z tym aktywnym słuchaniem, to jest brak oceny. To jest takie drugie praktyczne narzędzie, które możemy wdrożyć po to, żeby się stawać właśnie bardziej empatycznymi, po to, żeby właśnie zwiększać szanse, że nam się uda przyjąć tą perspektywę drugiej osoby, z którą rozmawiamy. Brak oceny, czy to opinii, czy zachowań. W empatii chodzi o to, żeby uczestniczyć w konwersacji nie po to, żeby coś zarekomendować, tylko po to, żeby zrozumieć. I teraz trzecie narzędzie to jest umiejętność rozpoznawania emocji. Tak? Czyli właśnie skupiam się na tej osobie i zastanawiam się, jak ona mi opowiada o jakichś sytuacjach konkretnych, które wydarzyły się w jej życiu, no to jak ona będzie przywoływała te właśnie zdarzenia w swojej pamięci, no to będzie wypowiadała te historie z pewnym ładunkiem emocjonalnym. Czy ja umiem rozpoznać te emocje? Słucham. Nie oceniam opinii czy pewnych zachowań, którymi ta osoba się z nami dzieli. No i cały czas próbuję rozpoznawać emocje, chociażby na takim podstawowym poziomie rozróżnienia jak pozytywne czy negatywne emocje. Wtedy empatia staje się praktycznym narzędziem. Zachęcam, żebyś sobie z tego narzędzia skorzystała czy skorzystał. Na pewno przyniesie to profity i benefity w codziennym nawet funkcjonowaniu, w oderwaniu od wszystkiego.